W tym filmie zajmiemy się ujemnymi wykładnikami, ale zanim do tego dojdę, to zrobię takie krótkie przypomnienie, które będzie mi potrzebne później. Zróbmy sobie taki przykład. Ile to jest 3 do potęgi drugiej razy powiedzmy 3 do potęgi trzeciej? No to rozpiszę to, żeby nie było żadnych wątpliwości. 3 do drugiej to jest 3 razy 3. Na 3 do trzeciej. To są trzy trójki pomnożone, czyli to jest jeszcze razy 3, razy 3 i razy 3. No to ile jest tych trójek tutaj razem? No, jest ich 5. Tak? Czyli to jest to samo, co 3 po prostu do potęgi piątej. No ale skąd ta piątka się bierze? No ta piątka jest sumą tej dwójki i trójki, dlatego że mamy dwie trójki z tego pierwszego wyrażenia, trzy trójki z tego drugiego wyrażenia, razem mamy pięć trójek pomnożonych. Czyli żeby. Lepiej podkreślić to, co chcę tutaj przypomnieć. Mogę napisać, że ta piątka to jest suma tej dwójki i tamtej trójki. I tutaj widzimy taki wzór, jak popatrzymy na początek i na koniec, jeden z takich podstawowych wzorów, jeden z podstawowych własności potęgowania, że jak mamy wyrażenia wykładnicze, takie wyrażenia potęgowe, gdzie mamy tę samą podstawę i pomnożymy je przez siebie, to wykładniki się po prostu dodają. Czyli 3 do drugiej razy 3 do trzeciej to jest to samo co 3 do potęgi 2 plus 3. No i teraz wykorzystam to do tego, żeby zdefiniować, żeby jakoś uzasadnić, skąd się biorą wzory na ujemne wykładniki potęgi. Dlaczego to się właśnie tak definiuje? No bo zastanówmy się, ile to jest na przykład 3 do potęgi minus drugiej. No i zachęcam Cię do zatrzymania teraz odtwarzania filmu i zastanowienia się samodzielnego. Nad tym. No, bo chcielibyśmy, żeby to wyrażenie miało taką wartość, żeby obliczanie jego miało tę własność, żeby ten wzór na dodawanie wykładników był zachowany. Żeby ta reguła była zachowana również dla ujemnych wykładników. No to, żeby się przekonać, jakie są tego konsekwencje, to zróbmy taki eksperyment. Obliczmy, ile to jest 3 do drugiej razy 3 do potęgi minus drugiej. Ile to będzie? No, jeżeli chcemy, żeby ta nasza reguła o dodawaniu wykładników była zachowana, no to znaczy, że musimy tutaj te wykładniki dodać. Czyli to będzie 3 do potęgi 2 dodać ten drugi wykładnik, a ten drugi wykładnik jest równy minus 2. Tak, chcę zdefiniować wartość tego symbolu, żeby ta reguła była zachowana, więc. Patrzę, co wyniknie z takiego obliczenia. No tutaj mamy 2 dodać minus 2 w wykładniku, czyli to będzie 3 do potęgi 0, no bo 2 dodać minus 2 to jest po prostu 0. Czyli to jest po prostu 1, no bo dowolna liczba podniesiona do potęgi 0 to jest 1. Czyli mamy takie równanie, że 3 do potęgi drugiej razy 3 do potęgi minus drugiej musi nam dawać w wyniku 1 no to z tego równania ja mogę po prostu wyliczyć, ile to jest 3 do minus drugiej. No bo po prostu podzielę obie strony tego równania przez 3 do potęgi drugiej. To może ja to napiszę. Czyli obie strony równania podzielę przez 3 do potęgi drugiej. Czyli mam 3 razy 3 i to podzielę też przez 3. Czyli tutaj mam potęgę drugą, tutaj drugą, tutaj minus drugą. Piszę tak, żeby sobie... Tutaj ułatwić z tymi kolorami. Więc piszę trochę nie po kolei. Czyli to, co zrobiłem, to podzieliłem obie strony tego równania przez 3 do potęgi drugiej. No i teraz widzimy, że to nam się skróci i zostaje nam po prostu wzór na to, ile to jest 3 do potęgi minus drugiej. Że to jest równe po prostu 1 przez 3 do potęgi drugiej. To nam wyszło z tego obliczenia. Więc jeżeli chcemy zachować prawdziwość tej reguły, że wykładniki się dodają, jeżeli mnożymy wyrażenia wykładnicze o tych samych podstawach, to w konsekwencji dostajemy taki wzór, że 3 do minus 2 to jest 1 przez 3 do 2. Czyli widzimy, że ujemny wykładnik oznacza, że musimy po prostu wziąć odwrotność. No i w tym konkretnym przypadku 3 do minus 2 to będzie po prostu 1 przez 3 do drugiej, czyli 1 dziewiąta. No i to jest prawda w ogólności. Tutaj zrobiłem to dla konkretnych liczb, dla konkretnej podstawy równej 3, i konkretnego wykładnika minus 2. No ale to zawsze tak jest. To znaczy dla dowolnych podstaw, dowolnych wykładników i tym zajmę się w następnym filmie.